mojej rodzinie szopki robi mój tata. Siostra robiła, ale już teraz trochę się odechciało. Ale kuzynki, czyli córki mojego wujka. Wujek też kiedyś robił, dawno temu, już teraz nie robi. Jego żona robi właśnie z tymi kuzynkami. Więc rodziny właściwie tyle. Chyba, że te kuzyny dzieci akurat zrobią. Kiedyś robiły jeszcze inne córki i wnuczki wujka, Jaśka. A już teraz nie robią, teraz tylko właśnie te kuzynki. Zacząłem, bo mi tata mi kazał. A później już było, no nie wiem, no ja się czuję artystą, więc oprócz tego, że rysuję, maluję, no to szopka jest też jakimś takim czymś, czym można się wyrazić w jakimś sensie. Nie pamiętam, kiedy zrobiłem pierwszą szopkę, ale to było, jak miałem mniej więcej, może 10 lat. Już trochę to szopkę zrobiłem. Nie wiem dokładnie, a to myślę, że byłem w podstawówce wtedy, jakoś tak. Zacząłem robić te szopki. No robiłem co roku, nie zrobiłem raz, bo była matura. Tak to robię co roku. Pierwsza moja szopka, to musiałem sobie. No to było jakieś parę pudełek od herbaty, z jakimiś staniolami, z jakimiś rurkami niedbale poprzyklejanymi. Jakieś takie figurki z modeliny, jakieś takie zupełnie improwizowane. Tam była jaka wieża zegarowa. Nie wiem dlaczego jakoś miałem ochotę zrobić wieżę zegarową. Trzy wieże, tak jak to robi trzy wieże zawsze. Drewniana podkładka, na której były malowane kwiatki. Więc w sumie to taka mnie rozbudowana i dziecinna wersja tej szopki. Myślę, że to był dla mnie taki największy wzór, więc jakby się tym inspirowałem. Więc można wszystkie te elementy bardziej niedbałe i mniej rozbudowane, co są taty, wtedy chyba też tam były, tak mi się wydaje. W Garstka. kuchni koło taty, na jednym stole robimy. To jest. No bywa, że robimy razem, szczególnie jak już się kończy termin, ale często się mijamy, bo tata zaczyna robić nawet teraz szopkę, ja robię dopiero jak już się robi zimnie, jakoś tak nie ma klimatu do tego. No a potem to ja robię w nocy, a tata robi raczej w dzień, bo tak mamy zajęcia, więc rozmijamy się aż najczęściej. Znaczy on mi pomaga czasami z jakimiś takimi elementami mechanicznymi, z jakimiś takimi, z którymi no ja sam nie zawsze radzę, albo nie mogę w pojedynkę tego zrobić, ale jeśli chodzi o takie kwestie już estetyczne, no to ja już raczej, no to raczej nie ma już niczego przekazać, bo wszystko mi przekazał. On mnie nauczył właśnie od A do Z wszystkiego, jak od tego, jak, nie wiem, poszukać pudełek, żeby one były odpowiedniego rozmiaru, do tego, jak ma wyglądać w ogóle szopka, czyli właściwie każdy aspekt tego robienia to on mi przekazał. Dlatego widać, że jak robię szopkę, to właściwie jest bardzo do jego szopki podobna, mimo że jakieś inne są, jakieś detale, kolorystyka, to jednak widać, że, no, że on mnie tego nauczył. Jest wiele bardzo takich właśnie podobieństw. To była moja pierwsza szopka, którą zrobiłem właśnie z takim pomyślunkiem. Wtedy zaczęłem studia, więc stwierdziłem, że to będzie szopka taka architektoniczna, taka fajna, dojrzała i w ogóle. Więc to była szopka, która była wyjątkowa, bo właśnie dużo nad nią myślałem, dużo zrobiłem sobie projekt, jak to zrobić. Dobrałem jakąś tam kolorystykę, rozmiary i w ogóle, więc myślę, że to była taka wyjątkowa szopka. Myślę, że te elementy stały się jakieś takie bardziej dojrzałe, dobrane jakoś lepiej, jakoś tak z pomyślunkiem. Myślę, że tylko, że jakby poznałem wiele, nie wiem, jakichś budowli, czy średniowieczne, czy w ogóle z Krakowa, więc wiem, jaki jest sens ich budowania, na czym one polegają. Więc te studia naprawdę dużo mi dały. Jakoś tak udało się to ogarnąć. Inna sprawa, że przez to, że studiuję architekturę, to mniejszy jest pociąg do detalu, bo uważam, że jakąś formą da się to samo uzyskać, co oni szopkarze uzyskują przez miliony różnych ozdób i cekinów. Więc to jednak trochę, właśnie no, zupełnie zmienia postrzeganie tej szopki.